Proszę Państwa, ci, którzy jesteście idolami Konfederacji, przecież zastanówcie się, co wam odpowiedzą, jak zaczną robić inaczej niż wy myślicie, że będą robić, bo oni tak wam, zresztą zawsze mogą powiedzieć, że to był żart. I to samo, proszę Państwa, jeżeli jesteście Państwo w tej Konfederacji, ja wiem, że to jest malutka tylko część brauniści w Konfederacji, jeżeli, proszę Państwa, Braun jest po to dla Konfederacji, żeby Konfederacja mogła być nazywana przez PiS, PO prorosyjską. On taką tam rolę, to jest reżyser, to wiecie, spokojnie. Ratujcie sprawę i pomóżcie nam zbierać podpisy. Już nie chcę, żebyście głosowali, ale pomóżcie nam zbierać podpisy. Kampania wyborcza wszystko udowodni, kto jest kim. Notabene słyszałem od ważnych ludzi blisko Brauna, że on jest tam tylko do wyborów, a potem się zawija. Znaczy, potem w sensie jak pieniądze z subwencji ze zwrotu kosztów kampanii zostaną podzielone. Więc po co to robić? Ludzie z Konfederacji, ratujcie skóry. Pomóżcie nam zbierać podpisy. 21 okręgów. W kampanii sami zadecydujecie, nie ma problemu, ale będzie wybór. Co wam dała Konfederacja przez ostatnie 4 lata? Poza bajerowaniem, frazesy i nic. I tak samo będzie. A dziś Mentzen mówi, że potrzebują 12 fajterów. Znowu będzie nic. Proszę Państwa, zrobimy bardzo dużo dla was, a nawet dla samej Konfederacji. Pomóżcie nam zbierać, wszyscy związani z PO, związani z PiS-em, z Lewicą, pomóżcie nam zbierać podpisy. Niech będzie jakiś wybór, chociażby dlatego. Nie będziecie musieli tych komedii robić tam, że niby się o coś tam kłócicie ważnego. Będziecie mogli z sensem mówić. Ci, którzy, mimo wszystko, będąc wyborcami lub działaczami partii telewizyjnych, pomogą nam zebrać podpisy, będą zasłużeni. Będziemy o nich pamiętać. Nie wydamy was. Zróbcie wtedy zdjęcie, jak już będzie po wyborach, jak już utworzymy rząd, będziecie mogli z dumą pokazać, że zagłosowaliście i będziecie mile widziani i docenieni. Prawdziwie docenieni, a nie tylko w słówkach. Pomóżcie nam zbierać podpisy. Hej, cała Polska. Kilka dni zostało. Wejdźcie na stronę www.kwwrdip.pl. Tam są formularze do pobrania. Zbierzcie kilkanaście podpisów. Wyślecie, odbierzemy, dowieziecie. Wszystko zorganizujemy w jeden dzień. Dobrze, że pan Bosak takie rzeczy wypowiada. To ludzie z Konfederacji, więcej wyborców z Konfederacji do nas przyjdzie. Pod warunkiem, że zbierzemy podpisy, więc niech już zbierają podpisy. Miejcie te podpisy na wszelki wypadek, wydrukujcie sobie na naszej stronie komitetu. Możecie się zawsze rozmyślić i jutro zbierzecie, pojutrze możecie nie dać, bo coś nie tak powiedziałem, czy okłamałem, tak? Ale miejcie te podpisy na wszelki wypadek. Zbierzcie od znajomych. Wytłumaczycie to znajomym, że bo wymianę robimy, my im zbieramy podpisy, bo oni nam zbierają podpisy. Zawsze się wyłgacie. Kochane panie, zbierajcie podpisy. To jest bardzo ważne, to jest klucz do sukcesu. Proszę Państwa, Ruch Dobrobytu i Pokoju jest jedyną taką organizacją, komitetem wyborczym, który najszybciej ze wszystkich komitetów wyborców, czyli bezpartyjnych, zareagował po ogłoszeniu przez prezydenta terminu wyborów. Byliśmy najszybsi, mamy największy potencjał. Tylko nam, niestety, współczuję wszystkim innym komitetom, które się porejestrowały wyborców, bo te partyjne to w ogóle, to przynajmniej nie polecam. Ale jesteśmy jedyni. Pomóżcie nam zbierać podpisy. My nawet jeszcze nie mamy wszystkich ludzi do naszych list. Będziecie też kandydować. U nas każdy będzie posłem. Będzie idea mandatu rotacyjnego. Pierwsi będą ci, którzy zdobędą najlepszy wynik. Potem będzie mandat przechodził na następnego.
To jest bardzo fajna innowacja. W tym pierwszym okresie wiadomo, że w tym najgorętszym, bo jest ryzyko, że po wyborach zostaniemy wpuszczeni do wojny, będziecie ochronieni. A jeżeli w ogóle zrobimy dobry wynik, rządzimy i koniec wojny, koniec zagrożenia i zaczynamy budować dobrobyt. Ale musimy zebrać podpisy. Pomóżcie nam zbierać podpisy. Hej, wszyscy z innych komitetów, nie macie szans w tych komitetach, żadnych szans. Dobrze wiecie, że to są organizacje założone przez kilkadziesiąt osób i nie ma więcej. Na coś liczą. Na nazwę liczą? Że co? Że nazwą, w nazwie bezpartyjni, ukryją to, że są komitetem partyjnym? Dajcie sobie z nimi spokój. Przyjdźcie z paczką podpisów. Formularze do pobrania. Tu pod nagraniem jest link do naszej strony www.kwwrdip.pl. Przyjdźcie z podpisami. To jest wtedy dowód waszych starań. I im większy ten pakiet będzie, tym większe wasze zasługi. Bierzemy wszystkich. Jesteśmy organizacją, która właśnie powstaje. Proszę Państwa, ja wiem, że mnóstwo ludzi się w tej chwili zgłasza do DIP-u. Korzystajcie z pośrednictwa już pełnomocników okręgowych. Niech was wciągają do naszych biur. Aczkolwiek, no oczywiście po weryfikacji, czy rzeczywiście się zgłosiliście do Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Tu jest numer. Jak się nie zgłosicie, nie będzie kontaktu z nami. Tak po prostu. To jest, ten kontakt jest niezbędny, żeby móc uczestniczyć we wszystkich pracach Ruchu Dobrobytu i Pokoju. I proszę Państwa, teraz obrzydliwa akcja, skoordynowana, nie wierzę, że ktoś nad tym nie pracuje, system nad tym pracuje, żeby nawet ten największy, jak Ruch Dobrobytu i Pokoju, komitet, nie mógł zdołać uzbierać podpisów. To jest ten numer na PESEL-e. Ja z chęcią każdemu dam PESEL, proszę Państwa, niech spróbuje na mnie wziąć kredyt. No niech spróbuje, no nie da się. Akcja Cyber Defense 24. Chroń PESEL i śpi spokojnie. Chroń PESEL. Proszę Państwa, nasz PESEL jest w tysiącach miejsc. Jak my możemy chronić coś, co jest w tysiącach miejsc? Nie da się. To jest bzdura. Poza tym do niczego nie można tego PESEL-u użyć. Nawet taką specjalną akcję zrobili. chronpesel.pl. Chroń PESEL, chroń PESEL. Z kiedy artykuł, proszę Państwa? Oczywiście, z marca tego roku. Już przed wyborami była akcja straszenia Polaków, że zabranie PESEL-u, to, proszę Państwa, kiedyś w Afryce tak było. Myślę, że w niektórych krajach jeszcze tak jest, że jak przyjechał z Europy, ze świata człowiek i chciał zrobić zdjęcie Afrykaninowi, to mu duszę ukradł. Tak było to rozpuszczane, że jak zrobi zdjęcie, to ci duszę ukradnie. I to jest mniej więcej takie samo gusło jak chroń PESEL, bo nie wiadomo co. No proszę Państwa, nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o PESEL, to jest obywatelski obowiązek poprzeć komitet, jeden, drugi, trzeci. Każdy ma prawo, proszę Państwa, poprzeć tyle komitetów, ile się mu podoba, żeby była różnorodność w wyborach. Ale najsensowniejszy jest Ruch Dobrobytu i Pokoju. Tutaj niebezpiecznik pisze, aktualizacja. Każdy może podejrzeć PESEL i adres ponad 30 tysięcy klientów Getin Noble Bank. Proszę bardzo, no i co? Stało się coś? Co chwilę taka afera była, co chwilę, a tu zobaczcie, a tu już jest hamowa na maksa. Zobaczcie, co zrobili parę dni temu, jak straszyli Polaków, że jak PESEL dadzą. Bo wiecie, komitety partyjne po strukturach partyjnych szybko sobie te podpisy zbiorą. I tak mają problem, bo Duda skrócił okres zbierania. Ale inni będą mieli problem, dlatego jest tak ważna wasza pomoc. Rzućcie wszystko, co w tej chwili robicie, zbierajcie podpisy, bo po 6 września będzie klapa, totalna klapa. Zarejestrujemy w 19 okręgach, to tylko w 19 okręgach będziemy mogli walczyć. W pozostałych nie. Nie przekroczymy progu wyborczego, bo w 19 okręgach... Komuś o to chodzi. Komuś o to chodzi. A potem to już słyszeliście. Szykuj się na wojnę. Zobaczcie, jaką hamowę odwalili, żeby przestraszyć ludzi o PESEL-e. Po tym, jak były minister zdrowia ujawnił, jakie leki przepisał sobie lekarz, który ośmielił się go skrytykować, nic nie powinno zaskakiwać. A jednak, bo oto okazuje się, że ten, kto ma dostęp do strony gabinet.gov.pl, mając państwa PESEL, może wiedzieć wszystko o lekach kiedykolwiek państwu przepisanych. Ciekawe, czy politycy by chcieli, żebyśmy taką wiedzę mieli o nich. Marek...
No jasne, że mamy taką wiedzę o nich. Kraśko, co ty wygadujesz? Jak chcesz, to ja ci twój PESEL załatwię. Nowicki. Jesteśmy w gabinecie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Sprawdzamy informację, jaka do nas dotarła, że na rządowej stronie gabinet.gov.pl bez problemu każdy lekarz może sprawdzić dane każdego pacjenta. Loguje się... Proszę Państwa, te dane już zostały pobrane, je nawet można kupić. Nikt tego nie kupuje, bo po cholerę komu numery PESEL. Jak nic z tym nie można zrobić. Pan na swój login tak jest, spróbujmy. W gabinecie gov.pl, tak? Mhm. Spróbujmy, to musimy użyć przez aplikację M-Obywatel. Teraz, kiedy już prawie nie ma papierowych recept, lekarze wystawiają nam recepty właśnie na tej stronie. Robi pan w tej chwili to, co robią tysiące lekarzy w Polsce. Tak jest. Loguję się do roli lekarza, wybieram siebie. W teorii na tej stronie lekarz miał sprawdzać dane tylko swoich pacjentów i to tylko za ich zgodą. W praktyce może sprawdzić, kogo chce bez jego wiedzy. Wystarczy tylko, żeby miał jego PESEL. Wpisuje pan PESEL. Proszę Państwa, oni wiedzą, że ludzie się nie boją podawać PESELi, wiedzą, że to nic się nie da zrobić, wiedzą, że kredytu na to nie można wziąć, to przestraszyć ich, że będą wiedzieli, jakie leki kupowałeś. Patrzcie, jak kombinują. I co? I kto to umożliwił? Halo, panie Morawiecki? Halo, panie Duda? Kto to umożliwił? Zrobiliście to specjalnie, zrobiliście to z premedytacją. Kiedyś może w mailach Dworczyka wyjdzie, jak wy to zrobiliście. Jak z Winnickim z Konfederacji, co umawiał się, proszę państwa, z Morawieckim przez Dworczyka. Ach, ale antysystemowa partia. Dobra, wystarczy na dziś. Kochani, muszę się troszkę wyspać. Jutro biegam i zbieram podpisy od ludzi, bo zabraknie 15, zabraknie 20, bo to raz tak było. Proszę Państwa, naprawdę, my mamy duży potencjał. Nam jeżeli zabraknie, to zabraknie nieznacznie w każdym okręgu. My mamy duży potencjał. My nie jesteśmy, proszę Państwa, ja Państwu żadnych głupot nie wygaduję. My nie jesteśmy organizacją 30 osób, która zarejestrowała się jako partia, bo to nic nie kosztowało, nawet podpisów nie musieli zbierać. Proszę Państwa, jak ogarnęliśmy się w pierwszy dzień, to ileś tysięcy, do tej pory ludzie nam podpisy przywożą. Kilka tysięcy podpisów, szybka organizacja i dowóz, mieliśmy 5000 podpisów, to był moment. Nikt nie dałby rady w Polsce, więc mamy potencjał. Jeżeli nam zabraknie, to zabraknie nam dosłownie kilkadziesiąt, może kilkaset podpisów, ale nie zabraknie, jak wszyscy w tej chwili rzucą wszystko, bo to jest najważniejsze i zaczną zbierać podpisy. Mam nadzieję, że tym odcinkiem, tyle razy mówiąc podpisy, 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 przekonałem, jakie to ważne. Nic już nie jest takie ważne dziś. Nic nie jest takie ważne.